Cześć, tu Chrisu. Mimo, że od dłuższego czasu nie wrzucałem na YouTube żadnych filmów, to zapewniam, że jestem aktywny w RC, a dodatkowo w międzyczasie realizuję swoje projekty, które chciałbym Wam pokazać. Projekty modyfikacji, ulepszeń, bo o nich będzie mowa, będą dotyczyć radia Nirvana NV14. No niestety, które wyszło o pół roku, można powiedzieć, za szybko, aby mogło w pełni posiadać funkcje z założeń, jakie powstały na samym początku tworzenia radia. Teraz, no i okularów Skyzone jeszcze. Zaraz tu otworzę je. Dla których też mam pewne pomysły. A na pierwszy ogień pójdzie FlySky i moduł. Tu ten moduł jest 2W, 2,4 GHz, z którego korzystam zamiennie z modułem chyba z każdemu znanym 900 MHz R9MM. Tutaj jeszcze zostanie dodana dioda ze stanu pracy modułu, takowej nie ma. I nie widzę, czy ten moduł pracuje, czy nie. Raczej pozycja przełącznika jest mi znana, ale wolałbym, żeby tutaj była jednak dioda. I teraz, no i druga jeszcze bardzo fajna rzecz, nad którą pracuję, ale praktycznie już na etapie ukończenia to jest. Włączę radio. Tada! Otóż tak, no już to zobaczyliście. Sterowane podświetlenie gimbala dla FlySky, które nie wdrożyło, kończąc tylko etapem przygotowania przeźroczystych gimbali tutaj. I teraz sterowanych, oczywiście sterowanych, bo uzbrajam, zmieniam. Dodatkowo mogę sobie je całkowicie praktycznie wyłączyć. O. Dobra, i teraz załączam, wyłączam. No i tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ok, wyłączę już sobie. Dobra, odłożę radio. No i teraz wracając jeszcze do Skyzone. Aha, no i jeszcze wracając do Nirvany. Te radio, z tego co widziałem, ono ma moduł Bluetooth i też planuję wykorzystać w przyszłości ten moduł Bluetooth w radiu. I jeszcze jedna rzecz, tutaj, jeżeli chodzi o moje kogelki Skyzone. Wracając właśnie tutaj do tych kogli, sądzę, że trafią do nich moduły. Na pewno ominę tutaj drogę kabelkową, czyli na pewno trafi tutaj audio moduł Bluetooth. Po prostu wcisnę tam, muszę wcisnąć, żeby korzystać z bezprzewodowych słuchawek. No i potrzebuję też tu wcisnąć Wi-Fi moduł, żeby uniknąć tutaj korzystania z track out. Także Skyzone, czyli trafią moduły audio module Bluetooth i Wi-Fi moduł, tak żeby, tak jak wspomniałem, wyeliminować kabelki od słuchawek i od portu trackera. Dobra, to tyle, pozdrawiam i życzę dalekich lotów, cześć.